Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym pustym pudełkiem. Uzbierało mi się dużo opakowań po maseczkach, po chłodzących plastrach pod oczy, balsamach i innych, więc przekonajcie się sami, co dla Was mam. A zanim to, nie zapominajcie o zostawieniu łapki w górę, jeszcze takie filmy Wam się podobają, i o subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden film. Więc przejdźmy do oglądania, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Pierwszą z zestawienia rzeczy są maseczki. Mam ich tutaj dosyć sporo, a więc pokrótce o każdej z nich. Ponownym użyciem maseczki była maseczka Balea z witaminą C. Jak widać, w dwóch opakowaniach ją zużyłam. To jest dwufazowa maseczka, jest w niej pierwszym krokiem serum, jak widać, w drugim kroku maseczka. Jest ona bardzo fajna, bardzo fajnie odżywia nam buzię. Bardzo ją polecam, ja używam ją chyba już, nie wiem, czwarty albo piąty raz i naprawdę odżywia tą buźkę, rozświetla ją. Myślę, że ta witamina C też tutaj działa cuda, więc serdecznie Wam mogę ją polecić. Nie jest ona droga, kosztuje ona około euro w DM-ie niemieckim. Jeśli macie możliwość, to naprawdę warto, spróbujcie. Kolejnym z produktów są maseczki, które kupiłam w Biedronce. Są to maseczki Glam Fox, tak czytam tutaj markę, Glam Fox Ultra. I tutaj jedna maseczka jest rewitalizująca, ta różowa, druga jest przeciwzmarszczkowa. Uważam te maseczki za poprawne jak najbardziej, ale bardziej nawilżające. Jeśli brakuje Waszej skórze nawilżenia, to takie maseczki są spoko. Kosztowała jedna około 4,99, więc myślę, że nie jest to wielka cena za maseczkę. Są to maseczki, widzę tutaj, London, UK, więc nie są one nasze, więc... Aha, przyszły z UK, ale kraj pochodzenia to jest Korea Południowa. Czyli są takiej standardowej jakości jak na maseczki koreańskie. Większość z nich ma opisane różne tutaj właściwości, ale głównie są one nawilżające. Kolejną z maseczek, którą zużyłam, jest też maseczka z Biedronki. Nikuj, nie wiem jak to się czyta, z taką ładną pandą. Jest to kolejna maseczka, ekstrakt z zielonej herbaty, kwasy, aha. Kosztuje ona około 4 zł i też jak najbardziej jest spoko. Niestety po jednej takiej maseczce nie widziałam większych efektów, ale czułam działania tych kwasów, że one rzeczywiście tam się znajdują, ponieważ troszkę szczypała mnie buźka. Więc myślę, że całkiem spoko. Kolejną z maseczek, którą serdecznie chciałabym Wam polecić, jest to Neutrogena. Ja akurat tą maseczkę miałam z Niemiec, w filmach pokazywałam, że dostałam paczkę właśnie z maseczkami i solami do kąpieli, więc jedną z nich była ta maseczka z Neutrogeny. Ona była w dwóch częściach, była żelowa, hydrożelowa, była jak najbardziej fajna, ponieważ dawała taki chłód na buzi, buzia stała się mniej opuchnięta po śnie, jak najbardziej przydają się takie maseczki. Ona również kosztowała około pomiędzy 2-3 euro, już nie pamiętam dokładnie ile ona tam kosztowała, ale coś takiego. I też mój mąż znalazł ją w DM-ie. Wydaje mi się, że jest ona również dostępna u nas w Auchan, chyba ją widziałam. Więc możecie zobaczyć, warto sprawdzić. I ostatnią z takich maseczek, które jak tutaj się rozglądam, jest maseczka kolejna Balea. No niestety, ta maseczka mnie zawiodła, było bardzo mało płynu na niej, szybko wyschła i nie czułam zbyt komfortu jakiegoś wielkiego po korzystaniu z tej maseczki. Twarz była taka delikatnie, że tak powiem, nawilżona. Nie czułam nic więcej oprócz takiego delikatnego nawilżenia, naprawdę, więc ta mnie zawiodła. Niestety nie kupię już kolejnej. To była jakaś edycja limitowana, chciałabym podkreślić. Kolejnymi maseczkami, które zużyłam, są maseczki pod oczy.
maseczki pod oczy, maseczki, płatki hydrożelowe. Mam ich kilka. Jedne z nich właśnie były z Balei, niemieckiej firmy DM. Niestety nie zachwyciły mnie i tak jak tutaj widać, był to zapach prawdopodobnie różany. Ja nie lubię zbyt róży, więc nie zachwycił mnie i zapach. I nie były one dość takie chłodne, żeby sprawiały pod oczami taki komfort i żeby znikły te woreczki pod oczami, więc tych, no, moim osobistym zdaniem nie polecam. A jeśli Wy macie jakieś produkty z tych, których pokazuję, używaliście, korzystaliście, macie swoją opinię na ten temat, to chętnie przeczytam ją w komentarzach na dole. A test każdych z tych rzeczy, każdych większości z tych rzeczy, które używam, wstawiam filmiki bądź krótkie Instastory na Instagramie, którego możecie znaleźć tutaj. Serdecznie Was do niego odsyłam. Kolejnymi płatkami pod oczy były również takie Schahebands, czy coś takiego, nie umiem czytać po niemiecku. Oczywiście pewnie mnie poprawicie w komentarzach. One były jak najbardziej fajne. Bardzo chłodziły i one były, z tego co pamiętam, je dłużej trzymałam pod oczami. Obróciłam je na drugą stronę i dalej sprawiały swoją funkcję, więc ja byłam z nich jak najbardziej zadowolona. One też nie były drogie. Ostatnimi płatkami pod oczy były płatki Eveline Cosmetics. Wydaje mi się, że już o nich opowiadałam. One są jak najbardziej pozytywne w moim odczuciu, bardzo chłodne, nie są za grube, nie spadają, dobrze się trzymają pod oczami, dobrze niwelują worki pod oczami, więc ja byłam jak najbardziej zadowolona. A więc kolejnymi rzeczami, o których bym chciała opowiedzieć, jest teraz temat w internecie, który jakby jest teraz numerem jeden, więc ja też się do niego odniosę. A odniosę się do lodów ekipy. Tak, odniosę się do lodów ekipy. Miałam okazję dorwać dwa takie lody w smaku cytrynowym. Na moim TikToku możecie zobaczyć moją opinię na temat tych lodów i również możecie zobaczyć, jak je testowałam. Tutaj pokrótce mówiąc, są one dobre. Chciałabym spróbować smaku truskawkowego, ponieważ nie przepadam za cytrynowym, ale możecie zobaczyć, że ja też już je miałam, więc udało mi się dorwać. A przechodząc dalej do naszych tutaj pustych opakowań, mamy kolejną kategorię i są nią sole do kąpieli. Tutaj nie mam ich dużo, ale jest sol z Dersden Essence, którą już używałam, już Wam o niej mówiłam, jest najbardziej na tak poprawna. Nową solą, którą używałam teraz, jest Kneip. Jest bardzo owocowa, bardzo intensywny zapach, rewelacyjna do relaksu podczas kąpieli. Serdecznie Wam polecam i też nie jest droga, kosztuje około 2 euro. Myślę, że u nas też gdzieś dostaniecie tą sól. Kolejną solą, którą użyłam, jest grejpfrutowa sól. Ona była też z DM-u. I ona była taka średnia, nie zachwyciła mnie, zapach nie był zbyt intensywny, nie czułam się jakoś specjalnie w tej kąpieli, żebym miała ją super polecić. Oczywiście ona również robiła pianę, więc jeśli bylibyście zainteresowani bardziej pianą niż samym zapachem grejpfruta, no to jak najbardziej piana była. Ostatnią solą, którą dla Was tutaj przetestowałam i ta bardzo ładnie pachniała, tak, ta była super, naprawdę. Tutaj właśnie nie wiem, jaka to była marka, bo... A, Dersden Essence też. Ona była intensywna w kolorze, intensywna w zapachu. Teraz wsadziłam nos do tego woreczka i cały czas czuję w nosie ten zapach. Tak jak mówię, intensywna w kolorze, intensywna w zapachu. Naprawdę czułam się zrelaksowana podczas kąpieli z tą solą. Naprawdę warto, zwłaszcza że one nie są drogie. Jeśli macie możliwości, to naprawdę serdecznie Wam polecam skorzystać z takich soli i jeśli macie wannę, umilić sobie kąpiel. Szybko mi dzisiaj idzie, staram się streścić jak najbardziej w tych filmach, żeby nie trwał on godzinę i chciałabym powiedzieć wszystko, co mam na temat do powiedzenia o każdej rzeczy. Kolejną rzeczą była taka mała próbka, miałam małą próbkę Rituals of Sakura balsamu. Miałam go już używanego, już się kiedyś wypowiadałam na ten temat, że
jest on gęsty, ale nie... jakoś mnie nie zachwycił. Gęsty, ale jakby nietreściwy. No nie wiem, jak wam mam to określić. Dosyć, że nie ma takiego żadnego zapachu konkretnego, intensywnego. Ja wolę takie bardziej intensywne zapachy. Tu jest taki delikatny zapach. Trochę bym nawet powiedziała, że to nie jest mój zapach, ponieważ kojarzy mi się z babcią, więc taki babciny bardziej zapach, no nie wiem. Musicie sami ocenić, spróbować. Kolejną rzeczą, którą przygotowałam. Udało mi się zużyć 2 z 3 kremików do rąk. Ja bardzo rzadko używam kremików do rąk, ponieważ nie potrzebuję tego, ale jak już pozmywam naczynia czy coś takiego, no to sobie użyję. Te kremiki były w kalendarzu adwentowym, którymś tam. Już nie pamiętam, więc wam nie powiem. Możecie się cofnąć do poprzednich filmów, żeby się dowiedzieć, w jakim kalendarzu znalazłam te kremiki. Zużyłam 2, jedno opakowanie gdzieś mi zaginęło. Na pewno zużyłam ten sugar, który tutaj mam, i ten pink chyba. Teraz zobaczę, który tu mam. Tu jeden mam. Tak, nie. Rose, sorry. Rose i sugar. Te 2 zużyłam, teraz używam pink aktualnie i został mi jeszcze ten ostatni. Kremiki jak kremiki, najbardziej poprawne, trochę wodnista konsystencja, jeśli miałabym rzec, ale intensywnie pachną, ja lubię intensywne zapachy, więc mi jak najbardziej odpowiadały te kremiki, więc jak najbardziej na plus. Zostało mi jeszcze tylko 5 rzeczy, o których pokrótce. Zużyłam kolejną wodę, płyn micelarny. Ona mi chyba odpowiada najbardziej ze wszystkich, chociaż teraz jestem w trakcie testu jednej i drugiej wody Eveline. Myślę, że mają podobne formuły, ponieważ nie czuję różnicy pomiędzy tą a tamtą. Niby tamta jest kokosowa, czarna, biała i w ogóle, ale woda to woda. Już tyle razy o tym mówiłam, więc przejdźmy dalej. Tutaj wspominałam już, to jest produkt żel pod prysznic Dolce & Gabbana, już kiedyś pokazywałam opakowanie od niego, teraz zużyłam już całą tubkę, bardzo intensywny, bardzo gęsty, bardzo fajny zapach, naprawdę super produkt, intensywnie pachnie, jest gęsty, wydajny, nie trzeba go dużo zużywać, bo naprawdę weźmie się troszeczkę i się całym umyje, więc naprawdę polecam jak najbardziej, warto inwestować w trochę droższe rzeczy, bo naprawdę mają inną jakość. Kolejnym produktem, który już prawie zużyłam, ale już sobie wrzuciłam tutaj kartonik, jest The Ordinary kwas AHBH. Na pewno go znacie, krwawy kwas. Głośno było w pewnym momencie o nim. On jest bardzo spoko, ja go lubię. Złuszcza martwy naskórek. Mam wrażenie, że trochę zapobiega nowym wypryskom. Wysusza troszkę tą buźkę, więc jest jak najbardziej na tak. Ja po prostu używam już 2 czy 3 butelkę tego. U mnie co jakiś czas lubię sobie zrobić taki bez maseczek, takie odcięcie i samymi kwasami tą buzię pobudzać, jakby, żeby ona była taka fajna, żeby nie było naskórków, żeby nie było wyprysków, no próbuję takimi sposobami. Mam tutaj jeszcze jedno opakowanie po maseczce, jest to Hello Body Coco Wow. Też bardzo lubię ten produkt, zapobiega on nadmiernemu powstawaniu sebum, które wytwarza nam się w okolicy strefy T. U mnie to jest częsty problem, zwłaszcza tutaj pomiędzy brwiami. Naprawdę jest to dobre do takiego pozbycia się tego sebum, żeby bardziej zmatowić swoją twarz, tak to ujmę. Naprawdę jestem zadowolona z tego produktu i myślę, że cena, jaką proponuje Hello Body, jest naprawdę nie za wysoka i nie wygórowana w porównaniu do tego, co oni nam oferują, bo produkt jest naprawdę fantastyczny. I ostatnim produktem, który dzisiaj opakowaniem, które dzisiaj dla was przygotowałam, jest opakowanie po balsamie. Jest to balsam śmietanka do ciała, body cream, to było tak nazwane, nawilżający. Jest to fluff, karmel i brzoskwinia. No niestety, nie wiem czemu wzięłam ten karmel z brzoskwinią, bo ten zapach karmelu jest raczej jak zapach stopionej czekolady,
czy czegoś takiego, a brzoskwini tu w ogóle nie czuć. Nie podobał mi się zapach, to już wiecie, a jeśli chodzi o jego tutaj właściwości nawilżające, to mogę powiedzieć tyle, że musiałam nakładać dwie warstwy jakby. Pierw nakładałam jedną warstwę, wcierałam, czekałam do wyschnięcia i nakładałam drugą, aby uzyskać taką pełną, takie pełne nawilżenie na mojej skórze, ponieważ jeśli tutaj mam za dużo, to gdzieś mam za mało, więc nogi mam na przykład dosyć suche i potrzebuję, żeby były one bardziej nawilżone. No i niestety ten produkt się nie sprawdził. Już po prostu chciałam, żeby się tylko skończył, bo to nie jest coś dla mnie. Jeśli macie jakiś dobry balsam, czy krem, czy jakiś tam nawilżający produkt, który mocno nawilża i jest w przystępnej cenie, łatwo dostępny, to chętnie chciałabym usłyszeć, jaki to jest, co mi polecacie. Chętnie bym coś wytestowała, coś takiego od Was, coś, co Wy używacie i naprawdę Wam się sprawdza, bo jeśli chodzi o balsamy, to ciężko mi jest znaleźć naprawdę dobry balsam, który zaspokoiłby moje potrzeby, że tak powiem. No i to był ostatni produkt, który dzisiaj, ostatnie puste opakowanie, które dzisiaj przygotowałam dla Was. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, na mojego TikToka, do komentarzy. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę i również do przyciśnięcia przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Bardzo Wam dziękuję. Cześć!